Dawno, dawno temu dwa smoki, które bardzo się kochały, zostały zaskoczone przez bardzo ulewny deszcz. Jedyne, czego nie lubiły smoki, to deszczowa pogoda, bo gdy ich skrzydła były mokre, uderzał w nie piorun, uszkadzały ich łuski i nigdy nie zionęły ogniem. Tego dnia była tak silna burza, że fioletowy smok został zepchnięty daleko od swojej ukochanej żółtej smoczycy. Chociaż żółta smoczyca chciała poszukać swojego ukochanego, pozostała tam, gdzie była, ponieważ jej skrzydła były mokre i była bardzo smutna. Fioletowy smok zleciał do jaskini na szczycie wysokiej góry. A, co to za miejsce? Gdzie jestem? Z wnętrza jaskini dobiegł bardzo głośny dźwięk. Ja! Ten głos należał do złego Bao, który był pół wilkiem, pół lwem. Jestem Bao, pan burzy i błyskawicy. A ty jesteś smokiem ziejącym ogniem. Fioletowy smok był tak przestraszony, że gdy tylko chciał odlecieć, Bao cisnął błyskawicą z nieba. Nie puszczę cię, dopóki nie powiesz mi, jak zioniesz ogniem. Zdradzisz wszystkie sekrety ziania ogniem. Nie, nigdy tego nie zrobię. Wtedy sprawię, że będzie padać wiecznie i uwięzię cię tutaj. Fioletowy smok został uwięziony w jaskini Bao. W tym czasie żółta smoczyca wszędzie szukała swojego ukochanego fioletowego smoka. Szukała go w niedźwiedziej jamie, w ogrodzie słonia, nawet w króliczej norze, ale nie mogła go nigdzie znaleźć. Widząc płaczącą żółtą smoczycę, zbliżyła się do niej klacz. Dlaczego jesteś taka smutna, smoczyco? Co się stało? Mój ukochany fioletowy smok zniknął. Niedługo znów będzie padać i nie będę mogła go szukać, bo moje łuski zostaną uszkodzone. Pytałaś małpę leśnego strażnika? Może wie? Dziękuję. Od razu pójdę i zapytam. Czekaj. Weź ten czerwony materiał i przykryj się. Na chwilę ochroni cię przed deszczem. Żółta smoczyca wzięła czerwony materiał i ruszyła przez las. W tym czasie znów zaczęło padać. Żółta smoczyca w końcu przybyła do leśnego strażnika. Zapytała go, czy widział fioletowego smoka. Tak, widziałem go unoszącego się na niebie. Spójrz, to jest łuska, którą zgubił. Leciał w kierunku tych choinek. Kiedy deszcz trochę przestał padać, żółta smoczyca poleciała szybko do miejsca, gdzie były choinki. Rozejrzała się, ale nie znalazła śladu swojego ukochanego. W tym momencie pojawił się przed nią królik. Witaj, króliku! Widziałeś tu fioletowego smoka? Tak, widziałam! Leciał w kierunku tego bagna! Gdy żółta smoczyca udała się w kierunku bagna, niebo znów było pokryte czarnymi chmurami. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego cały czas pada, znajdź woła. Żółta smoczyca szybko poleciała na skraj bagna. Tam zobaczyła woła stojącego pod wierzbą, by schronić się przed deszczem. Szukam fioletowego smoka. Zastanawiam się, czy widziałeś go tutaj, wole. O nie, nie tutaj. Widziałem go kołyszącego się na stromej górze. Ale musisz być ostrożna. Bao mieszka na tym zboczu. Bao? Tak, jest panem deszczu i błyskawic. Jest też bardzo arogancki i samolubny. Jest też osobą o bardzo złym sercu, która chce mieć wszystko. Teraz rozumiem. Dlatego deszcz nigdy nie ustaje. Bao musiał złapać fioletowego smoka. Możesz powstrzymać Bao swoim ogniem. Jeśli chcesz móc ziać ogniem podczas deszczu, idź do tygrysa i poproś go o pomoc. Żółta smoczyca szybko poszła do tygrysa, zanim zaczęło padać. Tak, trochę dalej zobaczysz węża. Da ci szkarłatną, magiczną paprykę. Zjedz ją jednym kęsem. Żółta smoczyca podeszła do węża, jak powiedział tygrys. Właśnie wtedy na niebie znów pojawiły się ciemne chmury.
Pospiesz się, wężu. Daj mi tą magiczną paprykę. Zaraz będzie padać. Wąż zanurzył głowę w noże i wyciągnął magiczną czerwoną paprykę. W momencie, gdy żółta smoczyca zjadła paprykę jednym kęsem, znów zaczął padać deszcz i rozpętała się burza. Ale tym razem żółta smoczyca nie była ani zmarznięta, ani zmęczona. Z wielką odwagą rozłożyła skrzydła i zaczęła lecieć w stronę stromej góry. No dalej, powiedz mi, jak zioniesz ogniem? Albo nie odwiążę głazu przywiązanego do twoich stóp i nigdy więcej nie będziesz mógł latać. Nie, ogień jest przeznaczony dla nas, dla smoków. Nigdy się tego nie nauczysz. Tak jak Bao szedł w kierunku fioletowego smoka, pojawiła się za nim kula ognia. Co? To? Jak to możliwe? Ogień nie może płonąć w deszczu. Z gigantycznej kuli ognia wyłoniła się żółta smoczyca. Uwolnij mojego ukochanego, Bao! Nie, nie pozwolę mu odejść, jeśli nie zdradzi mi tajemnic ognia. Żółta smoczyca najpierw zatrzymała deszcz, ziejąc ogniem w ciemne chmury na niebie. Następnie stopiła skałę, do której przywiązany był fioletowy smok. W ten sposób fioletowy smok został uwolniony. Bao był oszołomiony mocą, którą zobaczył. Jak możesz być silniejsza ode mnie? To jest siła miłości, a nie ognia czy burz, Bao. Tak, nie potrzebujesz ognia, aby być silnym. Nie jesteś smokiem. Nie jestem, ale mogę mieć wszystko. Wszystko! Nie, nie możesz mieć miłości, Bao. Miłość tylko czujesz w swoim sercu. Żółty i fioletowy smok byli bardzo szczęśliwi, że w końcu się zjednoczyły. Bao nigdy wcześniej nie czuł się tak słaby. Jednak dzięki dwóm smokom zaakceptował istnienie miłości w swoim sercu i dołączył do radosnego życia w lesie. Po tym dniu smoki mogły swobodnie latać w deszczową pogodę, a nawet na zawsze pozostawiły ślad miłości na niebie, ziejąc ogniem. Jeśli królewna Śnieżka nie zjadłaby jabłka otrzymanego przez starszą kobietę, jeśli Kopciuszek zapomniałaby o północy i dalej tańczyła z księciem, jeśli mała Syrenka nie uratowałaby księcia z tonącego statku, jeśli Jaś i Małgosia nie weszliby do piernikowego domku, lub czerwony kapturek nie powiedziałby wilkowi, gdzie idzie, żadne z tych bajek by nie istniały. Zabrały nas na świetną przygodę przez magiczne krainy, których nigdy nie widzieliśmy. To była walka ze złem lub wyścig z czasem. Pokazały nam prawdziwe znaczenie pasji, miłości, przyjaźni, bycia pomocnym, dzielenia się, bycia rodziną. Płakaliśmy razem, śmialiśmy się razem. No i oczywiście razem się uczymy. Wszystkie piękne bajki i powieści są dla Was na kanale YouTube Bajki dla Dzieci.